Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, jakiś czas mi nie było, dosłownie tam z tydzień, chyba udzielałem się mniej, ponieważ dopadło mi choróbsko, tak zwana angina. Kto miał, ten wie. Ledwo człowiek gada, ma gorączkę. Znaczy z tą gorączką to powiem wam tak, między nami, facetami, chyba miałem najwięcej 37,8, ale, no wiecie, że my, faceci, przy takiej temperaturze, już umieramy, więc. Yy... No tak też się czułem, że już się żegnam i że to już jest koniec. Słuchajcie, no, dziewczyna się jak zwykle śmiała, bo ona przy 38 z kawałkiem normalnie idzie do pracy i mówi, że jest zdrowa. Ja przy tym 37 i parę czułem się fatalnie, ledwo mówiłem, także yy, no także tyle. Nie było mnie chwile, nie nagrywałem, bo ledwo gadałem i, i takie to są klocki. Słuchajcie, ale teraz, żeby was rozśmieszyć. Ja podobno jestem hipochondrykiem po mojej mamusi. No i jak coś mi się dzieje, to ja od razu lecę do lekarza. Naprawdę tak mam. To jest głupie i śmieszne, wiem o tym. Ale jak tylko coś mi się dzieje, ja od razu znany lekarz, Pel, Bach, już następnego dnia jestem u lekarza. Słuchajcie, ponieważ nie chciałem mi się jechać gdzieś tam do Krakowa czy gdzieś, to pomyślałem sobie, cholercia, skorzystam z teleporady. Ale już w momencie, kiedy przelewałem te 120 zł za tą teleporadę, to tak sobie myślałem, kurczę, niezłe jaja, jak ktoś mnie może na odległość zdiagnozować, co mi jest? No ale myślę sobie, no dobra, no zapytam się, bo no na wszelki wypadek, no lekarz, wybrałem sobie jakiegoś tam, wiecie, doktora habilitowanego, czy coś tam i tak się dziwiłem, bo mówię, kurczę, gościu ma dziewiąta, dziesięć, dziewiąta, dwadzieścia, dziewiąta, co 10 minut pacjent. Myślę sobie, kurczę, 120 na 10 minut no rewelacja. No jak wiecie, jak typowy taki Janusz zaczę mu przeliczać, ile to on dziennie kasy trzepie i mówię, wow, nic tylko być lekarzem w tych czasach. No ale dobra, uwaga, do brzegu. Przelałem 120 zł, czekam na tą swoją godzinę 9.30, dzwoni. Dzwoni facet mówi dzień dobry, doktor, jakiś tam internista, bleble. Ble, ble, ble. W czym mogę Panu pomóc? No ja sobie tak myślę, no panie doktorze. Prawdopodobnie przez to, że jeżdżę z otwartymi oknami w samochodzie i słucham głośno muzyki, czyli taka typowa wiocha, wiecie? No to mówię, chyba się po prostu coś mnie przywiało. No i mówię, mam 37,8 i generalnie trochę mnie gardło boli, no i nic więcej mi nie jest. No i chciałem się tak spytać pana doktora, co to może być. A on mi, słuchajcie, wali taki tekst, który spowodował, że teraz sobie myślę, że jestem takim gamoniem, że głowa boli. A on do mnie mówi tak. No ale skąd ja mogę wiedzieć, co panu jest na odległość? A ja mówię, a no tak, bo to przecież to, to jest teleporada. No i zacząłem się śmiać i myślę sobie, panie doktorze, to jak pan mnie może zbadać przez telefon? A on się tak troszeczkę uśmiechnął chyba i mówi, no nie zbadam pana, no jedyne, co panu mogę zrobić, to mogę pana antybiotyk przepisać. A ja mówię, aha, czyli nie wiadomo, czy ja mam zapalenie płuc, o skrzeli, czy mam przeziębienie, grypę, a może mam tego słynnego wirusa? Nie wiadomo, tak? On mówi, no jak ja pana mogę zbadać przez telefon? Ja sobie myślę, Boże Robek, ty jesteś naprawdę głupszy niż ustawa przewidziała. 120 zł. poszło i rozmawiamy sobie z panem. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to minutę trwało. Pan mi w końcu mówi, to co? Przepiszę panu ten antybiotyk. Taki trzydniowy panu dam, szybki. Jakby panu nie przeszło, to wie pan, to pan sobie weźmie ten antybiotyk, to panu przejdzie. Myślę sobie, no dobra. Poszedłem, kupiłem ten antybiotyk na w aptece, ale standardowo mleczko, miodek, czosnek. Wiecie, ferwek z witaminki C rutinoskorbin, takie tamten. Trzy dni później byłem zdrowy. I tak sobie myślę, kurczę, ale człowiek żyje w takich czasach, że teleporada zobaczcie. I kabarety robią y, numery jakieś, że jakiś wycinka wyrostka robaczkowego w teleporadzie no To jest niesamowite, i zobaczcie, my się wszyscy z tego śmiejemy, ale te teleporady są coraz bardziej popularne. No nieprawdopodobne. Czekam faktycznie tylko na czas, aż zabiegi chirurgiczne będą wykonywane przez tak zwane teleporady. No, obym nie był głównym bohaterem tej teleporady. To nie no, po prostu beka niesamowita. Dożyliśmy takich czasów, że ja nie wiem, czy to się śmiać z tego, czy to się. Nie, nie mam pojęcia już. Tam ktoś ostatnio dzwonił, ten chłopak, z tego jak sprawdzam. 8 lat czeka się na, na lekarza, 10 lat. Niby wszyscy się z tego śmiejemy, ale dobra, nieważne. My nie o tym, nie narzekajmy. Podobno jest pięknie, w Polsce jest fantastycznie, podobno gdzieś indziej, jak mówił ostatnio Kuba Midel, jest jeszcze gorzej. Także słuchajcie, żyjemy w pięknym kraju, nieważne. Wracając do tematu zakładów bukmacherskich. Słuchajcie, w ten weekend żeśmy wędkę Pana Stanisława odpuścili, bo ja stwierdziłem, że takie mecze typu Real, Sevilla to są mecze podwyższonego ryzyka. Pomimo tego, żeśmy odpuścili, to ten kupon znowu by wszedł. No ale nie żałuję, bo tak jak mówię, jeśli odpuszczam świadomie, to nie żałuję, nie siedzę teraz, nie biczuje się. To, żeby weszło, to by weszło. Coś tam chyba mielibyśmy zwrot za Rangersów bodajże, bo zremisowali Nieważne, było, minęło, nieważne. Słuchajcie, chciałbym, żebyście byli częścią tej Akademii Gry, więc wymyśliłem sobie, taki sobie zrobiłem, taki sobie pomyślałem siedząc na tej chorobie, że bardzo dużo rzeczy sami znajdujecie. Wymyślacie pewne rzeczy, które mnie bardzo cieszą, że siedzą tam ponad 2050 osób w Akademii. Dziękuję Wam serdecznie. Zobaczcie. Jak wejdziecie sobie teraz na akademia gry.pl, zalogujecie się, wejdziecie w moje konto, to wymyśliłem sobie coś takiego, że od dzisiaj w zakładce One Pass Premium na samym dole, zobaczcie, tu macie tam różne te rzeczy, na samym dole będą Wasze znaleziska. I na dzień dobry mamy jednego takiego Ancymona na grupie, który wymyślił coś bardzo fajnego. Zagrałem, wchodzi. No więc wolwer, dzięki, jak wejdziecie tutaj do środka, to będziecie widzieli, co takiego wymyślił wolwer i jak szybciutko można to przekuć na pieniądze także jeszcze raz wolwer, dzięki kolejne wasze znaleziska będę tu publikował, Rafał wymyślił ostatnio w fenomenalny sposób na handicapy, patrzę, nie dowierzam Rafał, sorry, ale tak jak ci mówiłem miałem tą alginę, ledwo gadałem i nie byłem w stanie ci odpisywać i gadać z tobą, więc Szybciutko, teraz to wszystko nadrobimy. Słuchajcie, no i na koniec muszę pochwalić jednego z naszych. Pozamiatał, jak ja to mówię, pozamiatał. Zobaczcie, jaki przyładował kupon. Nieprawdopodobne. Pochwalił się tym na sygnalu. Rewelacja. O to, chłopaki, właśnie chodzi. Precyzja. Snajper. Tu obie strzelą. Tu wygra mecz. Tutaj to. Tu tamto. I gole, półtora gola i zobaczcie, co chłopina zrobił. Z tysiąca wygrał ponad 10 tysięcy złotych. Brawo, brawo, brawo. O to właśnie chodzi. Ja widziałem, że zatrzęsienie kuponów. Dzisiaj napisałem do swojego programisty, żebyśmy na akademiagry.pl wrzucali te kupony, ma zrobić taką galerię, także podsyłajcie swoje wygrane kupony, będę je wrzucał. Niech świat widzi, że można wygrywać, że. Kierując się różnymi patentami, schematami, można tego dziada ogrywać. Oczywiście złotego grala nie mamy i mieć nigdy nie będziemy, bo, tak jak Wam mówię, gdyby istniał stuprocentowy sposób, dziad natychmiast by to wyeliminował więc jest to po prostu niemożliwe. Ale na szczęście te nasze rzeczy, te półtora gola w tej chwili, ta wędka Pana Stanisława naprawdę to robi robotę. A sami widzicie, zaczęliśmy grać hokej, też wychodzi rewelacyjnie. Bodajże jeden, jedyny mecz nam nie wszedł, na już chyba z 10 czy więcej zagranych. Także nie ma lipy, jak to mówią, jest dobrze, kosimy tego dziada i tyle. Słuchajcie, ponieważ mnie bombardujecie cały czas mailami z prośbami o typy na puchary, których ja nie gram, ale postaram się wam nagrać odcinek i swoje przemyślenia do tych pucharów. Ligi mistrzów, i tak dalej, gdzieś tam wrzucę. Być może komuś to pomoże. Być może ktoś uratuje swoje ciężko zarobione pieniądze i nie będzie sponsorował dziada na tak zwanym katamaranie. To będzie miło. Słuchajcie, to tyle. Jeszcze raz temu wygranemu gratuluję. Naprawdę elegancko stawka, jak to się mówi, zacna. Mecze, rewelacja. Cieszę się, że weszło oby takich kuponów. Coraz więcej, więcej i więcej, żeby się wreszcie kiedyś te dziady poznały na Polakach, że Polacy nie tacy, jak oni myślą, naiwniaki. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, zdrówka wam życzę. No i pamiętajcie o tych teleporadach. Beka niesamowita, trzymajcie się, Hea.